Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym testujemy Kiano Intellect X2. W dzisiejszym odcinku będzie gra, którą prosiliście już właściwie od pierwszego mojego tabletu z Windowsem, czyli Kiano Intellect 8, czyli League of Legends. Z góry uprzedzam Was, że jestem bardzo słaby w tą grę, więc mi nie poszło zbyt dobrze. A czy Kiano Intellect X2 poradzi sobie z LoLem? Dowiecie się z tego filmu, także zapraszam na film. Słuchajcie, zaczynamy League of Legends. Gramy w... Właściwie... tak, pozdrawiamy Cię, Oskarze. Gramy... Znaczy, powiem szczerze tak, kompletnie nie znam tej gry, nie czuję jej. Jak grałem ostatnio, to dostałem bana. Teraz jest moje, powiedzmy, że drugie podejście. Ale spokojnie, kolejny odcinek... Moje kolejne wybieranie. Co ja mam wybierać? Nie wiem. Jinx. Dobra, niech będzie. Ale nie mogę. Dobra, okej. Okej, dobra, super. Okej, dobra, więc powoli zaczynamy League of Legends. Tak jak mówię, nie znam kompletnie tej gry, nie wiem w ogóle o co chodzi. Wiem, że Patryk z grupy Tablety Janka na Facebooku, do której Was zapraszam, grał w to na IEM-ie i zdobył ze swoją drużyną pierwsze miejsce w rozgrywkach. Także na następnym odcinku na pewno on będzie. Swoją drogą umawiam się już na ten odcinek z nim od pół roku, jakoś umówić się nie mogę. Teraz wyszło to tylko tak na spontanie w tle, pobiera mi się jeszcze Diablo 3, tam orientuję się trochę bardziej o co chodzi, ale dobra, nie ma co. Nie ma co. Tutaj dalej się zastanawiać. Będziemy grać w LoLa. Znaczy, ja będę patrzył, jak grają, bo jestem w to tak kiepski, że grą tego nazwać nie będzie można. Sobie tylko poprawię mikrofon. Jeszcze chwilkę czekamy. Najwyżej po prostu wytnę ten czas oczekiwania. Myślę, że zaraz już tutaj zaczniemy, co prawda jedno połączenie nieudane, ale być może się wszystko wyjaśni. Putin 078, okej, dobra. No jak widzicie, jestem tutaj. W ogóle jak odpalałem grę, bo poprzednio dostałem bana, bo nie wiedziałem w ogóle o co w tym chodzi. Prawie się popłakałem jak w to grałem, na koniec mnie rozłączyło jeszcze z gry. I dostałem bana za to, że wylogowałem się z gry w trakcie meczu, także no cóż, bywa. To swoją drogą też mnie trochę zraziło do gry, ale dobra, było, minęło, nie ma co rozpaczać. Zaczynamy przygodę na nowo. Dobra, tutaj się już ładuje wszystko. Tak jak mówiłem, nie mam bladego pojęcia, co w tym chodzi. Więc jeśli będę lamił, a będę lamił na pewno, to po prostu wybaczcie. No. No, jeszcze trochę. Dobra. To co?
To zaczynamy. Lecimy, zobaczymy, co się tu dzieje. Aha, okej. Okay. Czyli oczywiście zginąłem, tak jak podejrzewałem, było to bardzo szybkie. Gramy na detalach już zresztą. Zobaczycie, pełny ekran, wysokie detale, rozdzielczość 1280x800. I na chwilę obecną jest 25 FPS-ów. Więc myślę, że jeśli zależy Wam na tym, żeby po prostu tych FPS-ów było więcej, to jak najbardziej można część tych detali zmniejszyć, a wtedy po prostu wszystko będzie w porządku. Pierwsze walki lecą. No. O tak, tak, super mi idzie. No, pomagacie coś? Idziemy nieco bliżej. Jak to idzie? Aha. O, i taki uj. No jak widzicie, chyba nie jestem stworzony do tej gry. Wyjątkowo nie jestem stworzony. Także całego meczu oczywiście nie będzie, bo trwałoby to zbyt długo, zdecydowanie zbyt długo. Natomiast to będzie po prostu sam mecz, żeby Wam pokazać, że jest on jak najbardziej całkiem grywalny. Nawet w tych detalach, jeśli chcecie, bez problemu możecie sobie zmniejszyć i też będzie ok. Bo z tego, co akurat zauważyłem, to co jak co, ale w tej grze FPS-y są właściwie rzeczą kluczową. No, tak jak mówię, ja nie jestem prograczem w LoL'a, więc mi to, szczerze mówiąc, wszystko jedno. No, tak jak widzicie, lamię niemiłosiernie, grać w to nie potrafię. Ale chciałem Wam po prostu pokazać, tak jak prosiliście na grupie, żebym pokazał, czy jest to grywalne. Także moja odpowiedź: tak, owszem, jest grywalne. Więc jeśli chcecie, to na Kiano Intelekcie X2 w LoL'a sobie pogracie. Ale o tym wszystkim usłyszycie już w podsumowaniu, do którego serdecznie Was zapraszam. Jak widzieliście, ja zlamiłem totalnie, natomiast na Kiano Intellect X2 bez problemu na wysokich detalach pogracie sobie w LoL'a, także jeśli lubicie tą grę, to ta hybryda jest dla Was. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to tyle. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podobało lub nie podobało. Oczywiście oprócz tego, że lamiłem jak było widać. A ja zapraszam Was w tym momencie na moją grupę na Facebooku, czyli Tablety Janka, gdzie zawsze dostaniecie film przed premierą. A także zapraszam Was na mojego Instagrama, Snapchata i na moje konto Steamowe, do którego linki znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!